Słuchajcie, pokażę Wam bardzo, bardzo fajne zamówienie. Będą to ubrania. Chciałam Wam pokazać coś takiego troszeczkę innego i jak dostałam wiadomość od tej marki, to stwierdziłam, weszłam na stronę, stwierdziłam, że tam są kroje, które mi się podobają, tam są rzeczy, które mi się podobają. I powiem Wam, że jedna z tych rzeczy wylądowała u Matysi i ona taka jest pod wrażeniem tej rzeczy, że po prostu wczoraj powiedziała: mama, ja tą rzecz muszę mieć, ona jest moja, więc oddałam ją. Może właściwie zacznę od tej rzeczy, ale przede wszystkim zacznę też od tego, jak paczka przychodzi pięknie zapakowana. Przeniosę Was do ujęcia z wczoraj, bo tam nagrywałam, jak ją otwieram, żebyście sobie mogli zerknąć, jak to wyglądało. Dalej w tych opakowaniach, ale jak już wiecie, przymierzane i otwierane. I wyjęta z woreczka pierwsza rzecz to jest sukienka. Sukienka, którą wzięła Matysia. Jeśli zobaczycie rolkę na Instagramie, to ta sukienka ma troszkę inny kolor, bo ja tam dałam taki filtr pasujący pod muzykę, czyli taki... Wiecie, że jest po prostu przyciemniony troszeczkę ten obraz. Przepraszam Was za hałas na zewnątrz, ale remont, remont. I słuchajcie, ta sukienka w rzeczywistości ma obłędny, piękny, kobaltowy kolor. No sami zobaczcie. Kobaltowy, niebieski, na żywo jest troszkę jaśniejsza niż w podglądzie. To jest w ogóle mój kolor. Ja ten kolor bardzo lubię, ale nie zostanie ta sukienka u mnie, tylko już wczoraj dogadałam się z Mati i po prostu tą sukienkę oddałam, a ona zgodziła się pokazać Wam rolkę na Instagramie. Słuchajcie, generalnie sukienka jest obcisła. Jest to sukienka bardziej na przyjęcie, prom, bal, nie wiem, na takie grubsze wyjście wieczorowe. Ma regulowane ramionczka, ma przepiękny wzór takich jakby kwiatów, dobrze, niech spojrzę, tak, kwiatów, ale co jest fajne, ona się mieni. I ja nie wiem, czy to będzie teraz tutaj widać, ale w zależności od tego, czy stoicie w ciemnym pomieszczeniu, czy stoicie w jasnym pomieszczeniu, ona przybiera barwy inne. Mówię o tych kwiatkach, one się po prostu mienią. I to na ciele wygląda też rewelacyjnie. Jest bardzo ładnie ta sukienka wykonana. Każda rzecz z marki ma taką, słuchajcie, tutaj etykietę, że możecie sobie tu przeczytać, jest nazwa marki. Tu jest też informacja, żeby nie obrywać metki, jeśli chcecie towar na przykład zwrócić. Więc warto o tym pamiętać. Z tyłu ta sukienka reguluje się jak gorset, co sprawia, że czy na rozmiar XS, czy na rozmiar M powinna być ona dobra. Ale Matysia ma małą XS-kę i tutaj jest pod spodem taki mały jeden moment, gdzie jej odrobinę odstaje. No, to jest w ogóle rozmiar UK 8 i macie tutaj nazwę marki, możecie sobie zerknąć. Długość jest na 1,65 m, 1,70 m. Już taki metr 7, powyżej 1,70 m ona może być troszeczkę wtedy, wiecie, no dla Was trochę za krótka, ale w sumie możecie też wyregulować ją ramionczkami, więc zawsze można tą długość sobie troszeczkę wyregulować. Mati sobie podnosi wyżej, ja pewnie odrobinę niżej, mam 1,67 m, a ktoś jeszcze wyższy może sobie te ramionczka wyregulować. Suknia jest piękna. Pamiętajcie, że w ogóle linki macie w opisie. Bardzo mi się podoba, też jeszcze dodam Wam to, że ona tutaj jest w dzwon, przez co naprawdę tworzy mega elegancki vibe i tak leży na Mati. Zresztą sami zobaczcie. Matysia założyła tą przepiękną, słuchajcie, sukienkę. Zobaczcie, jak ona na niej cudownie leży. Weź włosy właśnie. Regulowane ma ramionczka. Przepięknie się mieni. Kolor też ładny, naprawdę. Troszeczkę z tyłu, o właśnie, zobaczcie, jest taki moment, tu, że troszkę odstaje, ale to można złapać. Za to regulowane ma cały ten tył. No i wygląda fenomenalnie. Ja jestem po prostu zachwycona, jak leży ta sukienka. Przechodzimy do dwóch kolejnych rzeczy. Słuchajcie, też były bardzo ładnie zapakowane. Zacznę od kamizelki i jak pokażę Wam i kamizelkę, i spodnie, to razem to przymierzę, żebyście mieli obraz tego. Ja wczoraj, przyznaję się, przymierzyłam już spodnie. Dlaczego? Bo ja takie spodnie, jakie Wam zaraz pokażę, szukałam już od dłuższego czasu i wszystkie nie leżały tak, jak ja bym wyobrażała sobie. Albo były trochę ciasne w pasie, a ja lubię mieć plus, albo wiecie, odstawały na tej części tylnej, więc nie leżały po prostu ładnie. I słuchajcie, chciałam taki gajerek, jaki miałam kiedyś, ale nie z marynarką, tylko z kamizelką. Kamizelka wygląda przepięknie, jest to czarna, klasyczna kamizelka w
takie prążki, guziki ma takie w brąz, bym powiedziała, takie trochę retro. Co jest super, ta kamizelka reguluje się tutaj na plecach. No wiecie, o kamizelce nie ma co za dużo opowiadać, ona po prostu bardzo ładnie wygląda. Nie mierzyłam jej, więc zobaczymy, jak ona będzie wyglądała na mnie. Kieszenie ma atrapy, ja wzięłam w rozmiarze 10, już Wam pokazuję, żebyście nie mieli wątpliwości. I tutaj mamy też jeszcze metki, tak wyglądają. Wzięłam w rozmiarze 10, dlatego że dla mnie takie spodnie od garnituru szersze, tak jak zobaczycie, one powinny być szersze. One nie mają mnie uciskać, jak ja siadam, bo to nie są spodnie, które, wiecie, naddadzą materiału, żebyście czuli się komfortowo, tylko to są spodnie właśnie, które są niby szerokie, ale wiecie, jak pojecie więcej, to nie leżą tak fajnie. Teraz mam też bardzo fajne spodnie na sobie i one, jak mają taki lekki luzik, to wtedy ja się w nich najlepiej czuję. Spodnie leżą na mnie idealnie z odpowiednim luzem. Jakbym wzięła 8, czyli 36, to one byłyby nadal dobre, ale to nie byłby ten komfort chodzenia. Więc pokazuję Wam, w czym mnie urzekły w ogóle te spodnie, bo to nie są takie zwykłe spodnie, tylko mają bardzo ładne wykończenie na górze, które dodaje im takiego charakteru. I już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Spodnie mają taką piękną oblamówkę, piękny pasek. Nie musicie już zakładać do nich paska, ponieważ jak widzicie, ten pasek sam już tu w sobie jest i tak jest zapinany po skosie. One są na guziczek i na haftkę zapinane. Spodnie też są w rozmiarze 10, tak jak mówiłam, i to są takie szersze, lejące spodnie, ale z bardzo, bardzo fajnego takiego, wiecie, materiału, jak są garnitury, ale nie sztywnego, tylko takiego bardziej miękkiego. Tutaj hałasuje Bruno. No, zestaw, rewelacja, zaraz w niego wchodzę i nagram Wam na pewno przebitki, żebyście mogli sobie zobaczyć. Nawet nie wiem, czy nie nagram dzisiaj w tym zestawie jakiejś rolki. Pamiętajcie, moi drodzy, że jeśli mam zniżkę, ona będzie w opisie. Raczej staram się zawsze, jak nawet nie ma zniżki, prosić o tą zniżkę marki, bo wydaje mi się, że to jest dla Was wtedy fajny atut, a nie, że tak po prostu oglądacie ten haul. Założyłam gajerek. Jak widzicie, kamizelka przykrywa ten ładny pas. No, to było do przewidzenia w sumie, ale ja zamierzam nosić te spodnie, zobaczcie, bez tej kamizelki też, do jakiegoś topu, bo one leżą super i jest ten fajny luz, o którym Wam mówiłam. Nie są za szerokie absolutnie, ale są mega komfortowe, naprawdę. I ta kamizelka, możecie sobie regulować z tyłu i ją tak pod siebie. No powiem Wam, że podoba mi się to. Ja się teraz nie widzę za bardzo w podglądzie. Ja założyłam lekkie buty na obcasie i też widzę, że te buty na obcasie, bo mam takie buty, słuchajcie, też sprawiają, że takie duże, lekko błyszczące, że to fajnie wygląda. Troszeczkę sylwetka się, wiecie, unosi. Kolejne rzeczy, słuchajcie, wyjmujemy i to też będzie zestaw. Jak wiecie, ja bardzo lubię, albo nie wiecie, to się właśnie dowiecie, ale hałasują, no. Jak na złość dzisiaj mi to robią. A ta kamera tak zbiera takie dźwięki. Panowie, no, moglibyście nie jeździć teraz z tym pikaczem? Pikamy sobie dalej. No i słuchajcie, będzie tu. No i słuchajcie, będzie tu zestaw, tak jak mówię, komplet, bo ja bardzo lubię komplety. Będzie tutaj koszula. I ta koszula jest oversize'owa. Taki ciekawy wzór dosyć. Nie miałam nigdy nic takiego w takim wzorze. Nie wiem, czy będzie to fajnie na mnie leżało. Bardzo też fajnie, słuchajcie, porządnie uszyte jest to i wykonane. Jak nie panowie na budowie, to Brunuś szlachetny będzie przeszkadzał, więc leci. No, także słuchajcie, ona wygląda tak, że jest w takie prążki i się uciąga. Ma wykończenie tutaj normalnie czarny guziczek, kołnierzyczek. On jest taki lekko sztywny, ten kołnierzyk, rozmiar 8 całego zestawu. Bluzka jest bardzo duża, powiedziałabym, że to jest L-ka, więc nie wiem, czy nie będzie za duża, ale to wiecie, wszystko będzie fajnie widać, jak ja to założę. I do tego, słuchajcie, są spodnie i te spodnie są właśnie w gumkę, ale te spodnie wydają mi się dość duże. Także tutaj polecałabym nawet XS-kę dla Was, ale, bo spodnie wzięłam 10. Jak to możliwe, że ja spodnie wzięłam 10?
A górę wziąłam 8. Wiem, słuchajcie, na stronie można sobie te rzeczy kompletować, ale możecie kupić tylko spodnie albo tylko tą bluzkę. Dlatego ja rozmiar wzięłam bluzki mniejszej, bo już wiedziałam, że te bluzki tego typu, mam kilka takich różnych setów, są większe, a spodnie mogą być większe, bo i tak będą fajnie leżeć. Ale mogłam spokojnie brać wszystko. To jeszcze mniejsze, czyli XS-kę, a to S-kę, bo to jest naprawdę duże. Także trzeba tylko po prostu założyć. Spodnie są długie, ładnie wykonane. Patrzę, czy ten szef jest dobrze zrobiony. Tak, szwy są po bokach. No i słuchajcie, trzeba wskoczyć w to i zobaczyć, jak będę wyglądała. Założyłam ten set i jest on jednak dla mnie za duży. Te spodnie tu mi odstają bardzo po bokach. Możliwe, że je muszę złapać na maszynie. W pasie też są bardzo luźne, za luźne już, słuchajcie. I koszula też jest bardzo długa i bardzo duża. Sami zobaczcie, mimo że wiecie, można to założyć, bo to ma być taki vibe szerokiego zestawu, to jednak wydaje mi się, że jest to aż za szerokie. Zaraz troszkę Wam opuszczę. Tutaj jest szerokie, ale ja to lubię nosić o coś takiego. Szkoda, że okazuje się to trochę szerokie, bo miałam co do tego ogromne nadzieje, słuchajcie. Ale no nie wiem sama, czy sobie to zostawić, czy jednak wystawić na Vinted. To jest nowe, słuchajcie, z metkami, więc myślę, że powinno się fajnie sprzedać. To, także chyba zrobię zdjęcia i wystawię na Vinted. Bardzo mi się podoba, ale jest trochę za duża. Robię sobie właśnie, słuchajcie, pokrzywę i wzięłam sobie takiego proteinowego batonika z Lidla. One są z jogurtem i z wanilią, także kubek kotki i chwila dla mnie. Hejka, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w nowym dniu. Słuchajcie, pada deszcz, jest jakoś tak zimno dzisiaj, albo mi jest zimno. Artur też rano nie najlepiej się czuł, mówi, że ma jakiś katar, albo alergia, albo jakieś przeziębienie. Ja właśnie jestem w kuchni, słuchajcie, dzisiaj na obiad jest fasolka szparagowa, spaghetti z wczoraj, kurczak z wczoraj, także nie ma problemu z obiadem, jest makaron, jeszcze jest kasza. Kto będzie co chciał, to sobie wybierze i zje. Powiem Wam, że miałam iść na spacer, no ale rozpadało się i stwierdziłam, że nie. No teraz widzę, że już przestaje padać, ale jeszcze wieje, tak wiatr jest nieprzyjemnie, musi wyschnąć to wszystko. Czekam już też na dziewczynki, słuchajcie, i będziemy grały sobie w jakieś gry dzisiaj planszowe, taki mamy plan, dla nas takie popołudnie. Dzisiaj też wychodzi sezon Bridgertonów, druga część trzeciego sezonu, nie mogłam się doczekać, jestem podekscytowana. A jeszcze powiem Wam, co robię. Mam tutaj tego airfryera, o którym Wam opowiadałam. Jeśli on ze mną zostanie finalnie, to zamiast tego tutaj zobaczycie za jakiś czas inny airfryer. Ale obczajam sobie jakieś rzeczy przy nim, wiecie, wyczyścić go musiałam, otworzyć i tak dalej. No i oczywiście chcę zrobić parę rzeczy, żeby zobaczyć, jak on się w ogóle sprawdza. Na razie mogę Wam powiedzieć, że jest bardziej zautomatyzowany niż ten poprzedni, który mam, bo ma tutaj taki już wyświetlacz LCD, wiecie, wybieracie rodzaj mięsa, co ułatwia, na przykład wołowinę, wieprzowinę. Mamy taki termometr tutaj, o kawałek go Wam pokażę, który wbijamy po prostu w mięso i pomaga nam przyrządzić to mięso w odpowiedni sposób, bo mierzy mu tak jakby temperaturę. No, powiem Wam, że naprawdę fajnie i obiecująco to wygląda. Pojemnik jest jeden, to jest taki mały minus, ale jest duży ten pojemnik, więc byłoby w stanie robić tam dwie rzeczy naraz. I ma pojemnik na wodę, żeby nie wychodziły suche potrawy, tylko takie, wiecie, wilgotne. Umyłam malinki i dzisiaj pojemy sobie trochę malin. Uwielbiam. Wolę truskawki wprawdzie, ale maliny też są dobre. Dajcie znać, czy Wy jesteście team malin, czy team truskawek. Pamiętam, że całe dzieciństwo Mati była team malin, a ja i Lila truskawek bardziej. Teraz nie dam sobie ręki uciąć, że Mati się nie zmieniło, bo wiecie, to się cały czas zmienia u dzieciaków, że i smaki się zmieniają, bo próbują nowe rzeczy i wiecie, coś się nam przejada. Próbujemy innych rzeczy i zaczynają Wam bardziej smakować, także różnie to bywa, no ale kiedyś maliny wolała. Ja po prostu wiem, że maliny są bardzo, bardzo zdrowe i też dlatego po nie sięgam. A w ogóle mamy też w planach w tym miesiącu albo na początku przyszłego, jak się uda oczywiście, plany nam się nie zmienią, pojechać na farmę z owocami, na taką farmę truskawek bardziej, o ile jeszcze będą, a jak nie, to będą maliny. I tam się płaci chyba za wejście, bierzecie jakiś pojemniczek, koszyczek, zbieracie maliny samemu, czy tam truskawki, czy borówki, nie wiem.
I idziecie do kasy i płacicie za to. Na pewno jest to tam droższe, bo to jest takie w formie wycieczki, no ale sami zbieracie, więc liczę na to, że jest to bardziej naturalne i z lepszym składem niż jakbyście kupili w supermarkecie. Dobra, muszę dolać wody do, słuchajcie, do rybek, dlatego że słyszę, jak się przelewa i wkurza mnie, jak do Was mówię i ta woda mi się w tle przelewa. Chodzę też w okularach, bo ten wyświetlacz właśnie przy airfryerze chciałam, żeby było dobrze widać. Fajnie, że on jest taki kurde mały, ten airfryer. Wiecie, że jest taki wąski, bo tamten nie tak dużo miejsca zajmuje. Ja robię sobie kawę i czekam na dziewczyny. Mamy plany dzisiaj na popołudnie. Brunelku, jak ty ładnie się myjesz. Taki grzeczny Brunuś. A dzisiaj taka brzydka pogoda, tak? I kotko wisi cały czas chce, słuchajcie, spać. Na dworze deszcz i powiedz, nie mów do mnie, panciucho, bo ja jestem strasznie senny i śpiący. Powiedz już, daj mi spokój, bo Brunuś jest śpiący. Tak, jaki się długi zrobiłem. Tak, jestem śpiący. Tak wyglądają Lili babeczki. Zobaczcie, jakie wyszły fajne. Ojej, jakie mięciutkie lila. Będzie smacznie i już się nie mogę doczekać, a się dla mnie poczęstuje. Myśmy na salonach. Panny Bridgerton przynoszą szczęście. Dżentelmenów okaże się najlepszą partią sezonu. Pogoda za oknem, tak jak widzicie, moi drodzy, jest nieciekawie. Robi się ciemno. Kamera troszeczkę to rozjaśniła, ale jest ciemniej. Padało pół dnia, słuchajcie, wiało jak nie wiem co. Nawet dziwię się, z czego naładowały się lampki, ale jakoś się naładowały i świecą. I tyle z ogrodu w tym roku, popatrzenie na świecące lampki wieczorem. Moi drodzy, mamy nowy dzień. Znowu Bruno, zaczęłam montować dla Was materiał i wpakował mi się na kolana. Laptopa musiałam przesunąć, mruczy i chcę, żeby go głaskać. To jest takie miłe, jak zwierzak przychodzi, tak, i się pakuje. Ojejku. No szkoda, że Rabuś tak nie ma, słuchajcie. Rabuś oczywiście tutaj jest, nie to, że go nie ma. Ja Wam odwrócę i pokażę. Tylko w bezpiecznej odległości. Rabuś to dobry kiciuś. I oczywiście on tutaj jest, ale no zobaczcie tego Amanta. Amanciku. A ja chciałam dla Was coś zmontować, no ale nie da mi. Ale wiem, że mi wybaczycie, że trochę się zajmę teraz Bronkiem. Wiesz, Broneczku, że się podobało naszym widzom ostatnio to, jak ty piłeczkę przynosiłeś, jak ty grasz, jaki ty jesteś zawodnik, jaki ty jesteś zawodnik dobry. No i niech ktoś powie, że zwierzaki to nie potrzebują uczucia. No na maksa potrzebują. Są takie pieszczochy. Każdy potrzebuje miłości, tak, Bruneczku? Każdy potrzebuje trochę uczuć. Dobrego słowa i miłości. Nawet Rabuś, nie? Och jej. No już, już. Dzisiaj moje śniadanie wygląda trochę śmiesznie, bo awokado mi się nie chciało rozgnieść i nie chce mi się już, wiecie, z tym bawić, więc takie pociapałam, po prostu położyłam na grzanki z pieczywa pełnoziarnistego, takie, wiecie, mniejsze sobie zrobiłam te grzanki, już chlebek jest dosyć czerstwy. Tutaj jest jajecznica, dwa jajka, dwie pieczarki, cebulka, szpinak. I ostre papryczki na wierzchu, doprawione. I papryczka, solę i zabieram się za jedzenie. Miałam, słuchajcie, iść do sklepu, bo rano świeciło przez chwilę słońce, potem zaczęło padać, przestało, znowu zaczęło padać, więc odpuściła mnie, idę. A chciałam, wiecie, taki spacer sobie też zrobić. W każdym razie zostaję, będę czyściła swojego airfryera Ninja i chcę go, wiecie, odstawić na parę dni i wypróbować ten nowy sprzęt, tak wiecie, posprawdzać, jak on będzie działał i... Wczoraj już troszeczkę zobaczyłam, ściągnęłam sobie do niego aplikację. Ogólnie widziałam fajnych sporo przepisów. Będę jutro robiła steka. Ponoć wychodzi bardzo dobry. A teraz, słuchajcie, jak ogarnę airfryera, to będę robiła krokiety i to tak, ze szpinakiem, z pieczarkami, z ricotą, z cebulką i słuchajcie, albo fetę dam do środka,
albo suszone pomidory będą ogólnie na wypasie, także to będę dzisiaj robiła, na pewno mi się trochę, słuchajcie, zejdzie, bo no z krokietami to tak jest, najpierw ten farsz przygotować, wszystko zesmażyć, wiecie, potem naleśniki, ale nieważne, jutro mamy gości, chcieliśmy ich nawet przełożyć na dzisiaj, ale im dzisiaj nie pasuje, więc na spokojnie sobie na jutro ogarnę, potem muszę posprzątać toaletę na dole i chcę umyć podłogi. Taki jest dzisiejszy dzień, słuchajcie, taki zwykły, normalny, domowy dzień, gdzie gdzieś coś pichczę, gdzieś pichcę, gdzieś coś gotuję, robię, działam sobie. Robię, słuchajcie, farsz do krokietów. Czego tutaj nie ma? Teraz muszę odparować. Wiem, że to może nie wygląda apetycznie, ale uwierzcie mi, że one będą boskie. Tutaj już przygotowuję ciasto do naleśników. Chciałam Wam jeszcze tylko pokazać fantastyczną pogodę za oknem, żebyście uwierzyli w to, co mówię. Jest, słuchajcie, 17 stopni niby na zewnątrz, wcześniej było 14 i leje deszcz. Taką mamy wiosnę tego roku. Masakra! Słuchajcie, stwierdziłam, że jak zrobię te krokiety, ułożę je w naczyniu żaroodpornym, zrobię jakiś bazyliowo-włoski sos pomidorowy, poleję na te naleśniki, posypię serem żółtym i zapiekę. I będą to takie krokiety, naleśniki z różnymi warzywami pod pierzynką pomidorową z żółtym serem. I będzie to na pewno, słuchajcie, przepyszne. Ogólnie spróbowałam już farszu, jest nieziemski. Dodałam ricottę, fetę, suszone pomidory, szpinak, pieczarki, cebulę. Czy ja jeszcze coś dodałam, o czym zapomniałam? Fasolkę szparagową, którą miałam ugotowaną. Słuchajcie, stwierdziłam, że umyję lodówkę. Jutro rano jedziemy na zakupy i no trzeba umyć lodówkę, żeby tam wszystko powkładać. Więc powyciągałam wszystkie rzeczy. Tu jeszcze smażę część naleśników. Tutaj już je włożyłam, słuchajcie, te co upiekłam. I jutro zrobię sosik, tak jak Wam mówiłam, z serem żółtym posypię, to będzie przepyszniaste. No dobra, działam sobie, słuchajcie, dalej, ogarniam sobie, bo rano jutro trzeba Mati zawieźć na balet, tap. I zrobić, słuchajcie, właśnie wtedy zakupy. Chcę Wam też powiedzieć, że Matysia w lipcu, w któryś weekend ma na takim festynie występy z baletu, także jednak będą występy w tym roku. Myślałam, że w przyszłym już tylko będą, bo tak miało być, ale zmiana planów jest. Pani nauczycielka zapytała Mati, czy chce wziąć udział. No i chce, więc wystąpią we 3 czy we 4 zajęć dziewczyny na takim festynie. Może uda mi się coś nagrać, ale jak nie, to na pewno my, rodzice, będziemy. Już zarezerwowaliśmy sobie w tym dniu czas dla Matysi. Słuchajcie, demonstrujemy wiosnę. Lila właśnie wróciła. Zobaczcie. Zobaczcie. Przeszła się fajne lato tej wiosny. I było gorąco dzisiaj rano. No było, ale Lila, widzisz, co się dzieje, jesteś cała mokra. Dobrze, że nie założyłam spódniczki. No, ale i tak jesteś mokra. Na chodniczek, wiesz, stań, wiesz, bo ja przed chwilą miałam podłogę. No i taka jest właśnie u nas wiosna w tym roku, angielska, także jak chcecie... No, a widzisz mój plecak? Przyjechać do Anglii na wakacje? Taki normalny jest kolor, teraz jest taki. O kurczę. Mama, upał. I może bym wyglądała trochę lepiej, ale ja jeszcze się chlupałam z koleżankami. Czynką smażę, słuchajcie, te naleśniki po prostu tak obsmażam. Już jednego Lili nałożyłam, a drugiego dam jej, słuchajcie, z dżemem, a Matysia dwa wytrawne. Także, moi drodzy, jak szukacie wymarzonego kraju w Europie, gdzie jest w tym roku przecudna wiosna i jeszcze lepiej zapowiadające się lato, chcecie wypocząć, poopalać się przede wszystkim, pospacerować, korzystać z uroków, wiecie, ogólnie na zewnątrz, z uroków lasów, łąk. Chcecie wypocząć na świeżym powietrzu? Dawajcie do Anglii, myślę, że nie będziecie rozczarowani. Oczywiście jestem sarkastyczna, ale dalej leje, na zewnątrz leje. Ja cię i Mati tak samo, także lato w Anglii part two, czyli Matysia. Fajnie wyglądasz, pamięci. Bawiłam się w... Ja też. Aha, biegałam... czyli wy tak celowo trochę bardziej mokre. Znaczy biegałam i skakałam w kałużach. Słuchajcie, wstawiłam właśnie dwa burgery na próbę i ustawiło... I zobaczcie, włożyłam w burgera ten termometr i on mi pokazuje, że teraz jest tam 6 stopni, bo on był z lodówki, wiecie, wyjęty ten burger. Zresztą tutaj mam resztę. 7 stopni w środku i widzicie, podnosić się będzie ta temperatura, bo on będzie kalkulował tą temperaturę pod tego, jak ma mi wysmażyć tego burgera. Upiec, wysmażyć, nie wiem. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że mogę podświetlić tu
I co? Aha, tylko sól i pieprz do burgera i wybrałam, żeby był średnio wypieczony. Zastanawiam się, czy nie powinnam wlać tutaj wody do tego urządzenia, ale tego nie zrobiłam. Muszę doczytać w przepisie. Burger się już, słuchajcie, robi. A ja chyba użyję odrobinę, dosłownie odrobinę tego sosu Jack Daniels. Artur go bardzo lubi, ten barbecue sos, uważa, że jest najlepszy, więc może odrobineczkę użyję, ale przewagę majonezu light, zresztą niedużo, ogórki kiszone i słuchajcie, umyję zaraz tą sałatę, więc jeszcze dodam sobie sałatę i nic w sumie więcej chyba nie będę dodawała, ewentualnie paprykę. I ponieważ nie mam żadnych bułek burgerowych, słuchajcie, nic z tych rzeczy, mam chleb tostowy z ziarnami i w sumie mój chlebek, który już jest czerstwy, więc się raczej nie nadaje, więc zjem po prostu z pół kromki tostowego chleba. Mam w zamrażarce jeszcze jakieś tam kajzerki chyba, ale już nie chce mi się ich odmrażać. Jutro już jedziemy rano na zakupy, więc kupię świeże pieczywo i zrobię sobie po prostu takiego prostego burgera. Nie chodzi nawet o ten chleb, ale wiecie, chcę sobie dać odrobinę takiej bazy. Bardziej zależy mi na tym, żeby dodać te składniki. I powiem Wam też, że mam nadzieję, że wyjdzie właśnie taki medium ten burger, bo właśnie chciałabym takiego zjeść, takiego bardzo soczystego. Jeszcze przypomniałam sobie, że do burgera musi być cebulka, więc przyniosłam, pokroiłam cebulkę, umyłam tą sałatę, ogórka. I co chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle ostatnio jadłam cały czas burgery wegetariańskie. Jakoś mi tak naszło, że unikałam takiej ilości czerwonego mięsa, ale dzisiaj mam ochotę właśnie z piątku, żeby wjechało takie coś bardziej pożywne, soczyste. Stąd też właśnie dzisiaj burger będzie grany. I urządzenie zakończyło. Słuchajcie, tak informuję, że jest gorące, to wiecie, do temperatury. I że jest koniec. Pamiętajcie, że nie chciałam mocno wysmażonego. Podświetliło mi się też tu, może jeszcze... A, przy otwartym już nie mogę zapalić. Aha, widzicie, przy zamkniętym mogę. No i tak się to prezentuje. No wyglądają fajnie. Jeden jest mój, a drugi dla Artura na później. Wyjmuję, przekrajam, bo chcę Wam pokazać, jak wygląda. No nieźle. Także biorę chlebek, tostuję i... Zabieram się za jedzenie mojego burgerosa. Taką miałam wizję mojego burgera. Ogórek, trochę barbecue, trochę majonezu, sałata, pół kromki chleba tostowego, cebulka i barbecue. Zabieram się za pałaszowanie. Powiem Wam, że jem tego burgera widelcem i nożem, bo tak jakoś, nie wiem, tak mi jakoś wygodniej. No bo to nie jest bułka, którą mogę złapać w dwie, wiecie, w dwie ręce. I słyszę, co za oknem, bo oczywiście znowu pada. Przestawało kilka razy w ciągu dnia i świeciło słońce też. Nie chcę też, wiecie, powiedzieć, że cały dzień lało. Ale przed chwilą słyszałam, że grzmi. Dobra, powiem Wam, że pyszny wyszedł burger. Jest soczysty, smaczny, naprawdę. Jestem na razie pozytywnie zaskoczona. Fajne jest też to, że ja nie muszę tego burgera obracać. A jak robię w ninży, to muszę, słuchajcie, obrócić tego burgera co jakiś czas. Nie muszę, ale zauważam... burza. Ale zauważyłam, że lepiej smakuje. A tutaj właśnie przez to, że on jest tak bardziej na podniesieniu, to wypiekł mi się po prostu z dwóch stron i w ogóle nie musiałam go pilnować. I fajne jest to, że wychodzę sobie na przykład do salonu, a aplikacja mi przypomina, że za 5 minut mój burger jest gotowy. I jak się skończy piec, to też mi przypomina, nie przeoczę. Jak macie kuchnię osobną, nie w salonie i nie macie tak kontroli na tym, co się dzieje w kuchni, jak pieczecie, czy smażycie, to to jest fajne właśnie. Pyszka, porąbana pogoda. I met you in the summer.